Okej, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj, słuchajcie, ostatni draft, miejmy nadzieję, że ostatni potężny draft, ponieważ chyba teraz jest rekord 194. Lecimy po 199,5. Tak, zobaczymy, jak to wyjdzie. Mamy 37 tysięcy monet na koncie. Także na spokojnie możemy sobie zaszaleć, zrobić drafta, nawet dwa, ale ja zrobię tylko jeden dzisiaj. Także zostawcie łapkę w górę do tego ostatniego drafta i subskrybujcie mój kanał, bo już niedługo FIFA 20 wbija na kanał. Płacimy 15 tysięcy monet klasycznie za tego drafta. I co my tu mamy? To będzie nasza ostatnia formacja. 4-3-3 ofensywnie oczywiście bierzemy, bo jak żeby inaczej. I jaki będzie kapitan? To jest bardzo ważne. Robin van Persie i Depay. Znowu Depay. Ja wcześniej ostatniego draftu też zaczynałem z Depayem. Nie wiem, co on tu robi. Biorę Depaya z racji, że ma naprawdę fajne staty. No nie ukrywam, że na tyle by sobie poradził. Także dobra, nawet spoko. No, na rozpoczęcie nawet spoko. Okej, okay? Myślę, że można coś z tego zrobić. O, Fernando Torres, kozak. Nie będzie zgrania, ale Ronaldo jeszcze może być toty. Także na spokojnie. Myślę, że jeszcze tu się nam Ronaldo pojawi. I lecimy dalej. Bale, może Messi? Nie, jest Gareth Bale. Bale chyba nie ma lepszej karty, więc biorę tego Garetha Bale'a. Chyba. Ten atak wygląda spoko. Zgadza, nie ma zgrania, ale jest okej. Okay. Jest naprawdę okej. Okay. Także lecimy na śpo. Może jakaś potężna karta. Litmanen. Okej, okay. Pierwsza ikona. Nie jest to ikona Optimus, ale jest to ikona. Będzie nam łączył niektórych zawodników, co jest bardzo ważne. Także lecimy dalej. Mamy to co? Dobra, biorę Parejo z racji, że nam połączy sobie Bale'a, także to jest takie zagranie taktyczne. I mamy kolejne karty, jest Bernardo Silva, kozak. Także git, zrobimy sobie taki myk i mamy plus 6 do zgrania. No i dobrze, bardzo dobrze, lecimy, słuchajcie, dalej, nie poddajemy się. To jeszcze jest szansa odratować tego drafta. Może jakaś ikona, albo De Ligt, o, De Ligt Chiellini, proszę bardzo. Bierzemy sobie Chielliniego, może jakiś, nie wiem, szczęsny na bramkę, albo Cancelo na prawą obronę. O, to byłoby git. Czyżby Cancelo, jest Cancelo. Mówię, mam, no i gitara. Też na bramkę Donnarumma Toc i będzie naprawdę dobrze. Także czy będzie Donnarumma Toc? Nie ma! 91 ratingu, 83 zgrania, naprawdę jest na razie okej. Okay. Jest jeszcze szansa to odratować, naprawdę. Jest szansa to odratować, także mamy tutaj może jakiś Leman Optimus. Okej, okay, okej, okay, bardzo dobrze. Da nam tutaj więcej zgrania. 92 ratingu, no to jest szansa. Musimy dostać same dobre karty tylko. I mamy tutaj Alex Telles. Kurde, on mi się nie przyda totalnie. No jest na razie okej, okay. Jest okej, okay, powiem wam. Nie ma tragedii, jest Sokrates na śpo. Okej, okay, okej, okay. Sokrates Optimus, kozak. Ostatni wybór jej, proszę was, na lewe skrzydło jakąś ikonę. Jest Hazard, o, ho, ho. O kurde, idealnie. Po prostu perfekcyjnie, plus 7, mamy 192 rating, chyba nie będzie nic lepiej. Ale ostatni pick, jej, zróbcie to dla mnie, jakiś dobry... Mane! Mane 9-6, kozak. To więc słuchajcie, tak wygląda nasz ostateczny draft, ten ostatni draft w całej FIFA 19. Myślę, że wyszło całkiem spoko, serio. Tylko Torres i Bale nie mają zgrania, więc naprawdę dobry jest ten draft, mega dobry. Moglibyśmy coś ugrać, myślę, że moglibyśmy coś ugrać. Niestety nie będzie więcej ratingu, no już mamy samych najlepszych na ławce. No i 192 to jest mój rekord chyba w ogóle w tej FIFA. Tak mi się wydaje, teraz znowu mogę zobaczyć. Tak, to jest nasz rekord, 192 ocena zespołu, także jest git. Mogło być chyba lepiej, ale jest dobrze. Znaleźliśmy pierwszego i być może ostatniego, mam nadzieję, że nie, przeciwnika. I co on tu ma? 193 rating. Okej, mamy tutaj piłkę, Hazard, zobaczmy. Ale to będzie podanie, Torres, bo nie wiem czy po co górą. A może dlatego górą Torres i mamy bramkę. Tak po prostu, w ogóle ja jestem pewien tego, że Torres strzeli się naprawdę sporo bramek. Bo Torres, gdy zawsze przeciwko niemu grałem, to za każdym razem strzelał mi bramkę. Więc dobra, 1 do 0, Fernando Torres. O, Fernando Torres, już by druga bramka. Fernando na zielono, to musi być gol. To po prostu musi być gol, Fernando Torres. Na 2 do 0, tak jak mówiłem. On się dzisiaj nastrzela, na 100%. O, widzę, że kolega tutaj powoli się zaczyna chyba poddawać. Zobaczmy, Litmanen. Chodzimy na prawą nogę, na lewą, na prawą. 3 do 0, okej, możesz rage quitować, naprawdę. 11 minuta już jest 3 do 0. Fernando Torres do Sokratesa. Po długim słupku bronisz Michael. No to był słaby strzał jednak, trzeba przyznać. Sokrates zdaje, nie wiem co miał na myśli. O, niedobrze, niedobrze, nie, łapiemy, nie łapiemy. Leman oczywiście, że tak. Jeden Hazard, zobaczmy, czyżbyśmy mieli tutaj 4-0. Tam jest Sokrates, do niego zagranie, 4 do 0. To jest po prostu dominacja totalna. I czemu nie rage quitujesz, naprawdę? Wow, wow, czyżbyśmy... O kurde, ale cwany, okej, okay, 4-1, dobra, dobra. Torres, o, gdyby to nie zablokował, kurczaki, no. O, czyżby Torres, może jakiś hat-trick, zobaczmy. Torres, fałsza, bronisz Michael, serio? Lol, ja już to w bramce widziałem totalnie, naprawdę nie wiem, jak on to wyjął, aż muszę zobaczyć. Tutaj Torres, pięknie fałsza. Już widział piłkę w siatce, tutaj Schmeichel. To my zrobimy tak zwany schemacik. Chyba strzelimy główkę. Strzelimy bramkę z główki. Bo bramkę strzelił. Kto to jest? To jest Chiellini chyba? Tak jest, Giorgio Chiellini. Na 5 do 1, bramka do szatni. Mówiąc do pierwszej połowy skromne, 5 do 1 z naszej strony. No, dominujemy zdecydowanie tym spotkaniem, co raczej widać w tym meczu. Mieliśmy 12 strzałów, 10 celnych. Nasz przeciwnik miał 2 strzały, 1 celny. Także no, powinniśmy sobie dać radę. Fernando Torres. Oj, to musi być hat-trick chyba. Ajajaj. Może rage quit?
Możesz wyjść z meczu na przykład, nie, robisz zmiany. Powiem wam szczerze, że naprawdę lubię, jak ludzie retweetują, potem jest mniej montażu, ale tacy ludzie jak on właśnie nie lubię, bo przegrywa 5-1. Wie, że to przegra, a i tak będzie grał do końca, bo... Nie wiem. Oh no, o kurczaki, Vertonghen chyba raczej nie dogoni do Mbappe, więc może być niemały problem na tej prawej stronie, ale wybija... O Jezus Maria, okej. To było strasznie głupie, naprawdę, strasznie głupie to było. Torres do Sokratesa, czekaj, może wybiegnie tutaj Torresik i leć, Torres, leć po hat-tricka. Pyk, na zielono i jest hat-trick. Dobra, nara! W porę się skapnął, że warto retweetować, także... Okej, jednak nie będzie retweetował. Damy sobie Depaya zamiast Bale'a, niech sobie pogra. Bale? A to nie Bale, to jest Torres. Ja gadam, przecież Bale właśnie się z boiska. Dobra, 7-2. Z jednej strony szanuję gościa, że nie wyszedł, że walczy do końca, a z drugiej naprawdę go strasznie nienawidzę, bo będę miał więcej montażu, a chciałem ten film wypuścić jak najszybciej, więc... PD901128. Jesteś głupi! No więc koniec spotkania, 7-2, także troszeczkę się rozstrzeliśmy w tym meczu. Torres z 4 bramkami, prawdę. Torres dzisiaj. No, postrzelał sobie. No ale tak jak mówiłem na początku, to jest naprawdę świetna karta. No i okej, lecimy dalej. Drugi przeciwnik przed nami, zobaczmy, czy teraz będzie trudniej. No to jest raczej bardzo możliwe. O kurde, bele, jasny gwint, dobra. Także jest Optimus Ronaldinho, Optimus Eusebio, Optimus Figo i Optimus Vieira, więc no, zapowiada się, że może być troszeczkę trudniej. Dobra, tu już widzę, że będzie zdecydowanie trudniej, to już po pierwszych minutach po prostu widać, że gość jest ogarnięty, więc będą problemy. Ronaldinho, niedobrze, na prawą, nie, to jest gol. Ja już myślałem, że to obok bramki, chociaż będzie, kurde, no, ten mecz może być ostatni, bo naprawdę, no, gość umie grać. Znowu Ronaldinho, trzeba będzie tutaj... poruszać Lemanem. Aha. Jest... To, co? To wpadło? Ja to już obok bramki widziałem. Ja nie wiem, jak ja to widziałem, już obok bramki to widziałem. Naprawdę, kurde, ten Ronaldinho jest jakiś... A Jezus, no... Trzeba zrobić akcję Torres do Sokratesa. Sobie zaczekamy, aż tam wybiegnie Torres, bo myślę, że tam podam. I dobrze pomyślał. Torres ruszył się. Jest, dobra, dobitka. 2-1. Mamy bramkę kontaktową. 16 minuta spotkania. Ale dobra, nie podajemy się. Lecimy dalej. O, Torres, tam wybiega Torres. Po krótkim... Czemu środek Torres? Przestrzelałem po krótkim słupku. O, to jest ta szansa, Koulibaly nie ma prawa nas dogonić, Torres jest za szybki po prostu, za szybki, krótki słupek, dzięki, że się tam ustawiłeś, 2-2, z samego początku wiedziałem, że on się ruszy tym bramkarzem w zupełnie złą stronę, no i dał mi po prostu pustą bramkę, asy strzelę gola, czemu nie, Eden Hazard, a to był Hazard, ależ porobione został teraz tym Torresem, leć, Fernando Torres, dośrodkowanie, a to był wybór, chociaż, no okej, dobra, o, fuck. Krates, Gareth Bale, dobre zagranie, dawaj, pyk, podanie, strzał, 3-2, to się nazywa comeback, o, to chyba będzie gol, moi drodzy, chyba będzie Bernardo Silva, od słupeczka, 4-2, tak o, po prostu, w pierwszej połowie robiłem comeback 0-2 do 4-2, także no, chyba jesteśmy jeszcze w formie nadal. Koniec pierwszej połowy, wygrywamy 4-2, mimo że były małe problemy na samym początku spotkania, mimo tego daliśmy sobie radę. Myślę, że tam podam. Ha, nic z tych rzeczy. Już się podam, ale jeszcze nie teraz. Pyk, Hazard. Nie spalił. Dośrodkowanie, Fernando Torres. 5-2, mamy rage quit. 0-2 robimy, 5-2. Wygrywająca herbatka niestety rage quituje, także jesteśmy w półfinale. Półfinał drafta przed nami i zobaczmy, co będzie tym razem. Czy będą teraz kłopoty? Nie wiem, strasznie dziwny skład, no ale dotarł do półfinału, więc chyba raczej jest dobry. O, Torres. Serio to wpadło? Ja chciałem chyba na środę uderzyć, ale Torres takie coś starczy Torresowi, żeby strzelić bramkę. 1-0. Van Dijk. Klasycznie Van Dijk. Niedobrze. Pepe na lewym skrzydle. Nie ma karnego. Nie ma karnego, bardzo dobrze. Sokrates. Tam jest Chiellini. Nie, to nie jest Chiellini, to jest Vertonghen. Ma 2-0. Wygrywamy 2-0 w 16 minucie. O, czyżby 3-0, Fernando Torres, no oczywiście strzał po krótkim słupku, 3-0, mamy rage quit, słuchajcie, 20 minuta, jesteśmy w półfinale, więc no, zgodnie z planem, wszystko bardzo ładnie się potoczyło. No okej, mam nadzieję, że jesteście gotowi, to jest nasz ostatni draft, więc raczej no, wypadałoby ten finał wygrać. Gość ma nazwę Gandzia Klupa, w herbie ma takie coś, że niby marihuana, wiecie o co chodzi. Okej, także jeszcze stroje Majki, no więc zobaczmy co będzie miał, bo ma on tutaj, proszę państwa, no skład taki no, dobry, ale nic szczególnego, bo na obronie jeszcze Bobby Moore. Także trzeba o tym pamiętać, mamy wysokiego Torresa. Jeszcze ma skrót 4-2-0, dobra, to jest mem. Torres do Hazarda, to może być właśnie ta akcja, także czekam, aż tam Torres sobie biegnie w pole karne. Może być też Sokrates, dobra, moment, Silva. Na lewą nogę, uderz, no czemu nie uderzasz? Torres! O, bramki, ale czemu Silva nie uderzą? Przecież dociskałem ten strzał, jej. Nie róbcie mi tego. Bale na zielono obok bramki, gdyby to troszeczkę... Jakby tę piłkę, no nie wiem, podniósł, to może by to wleciało, no. Nie.
Nie, Robben, nie masz... Nie, to jest gol. Ja pierdzielę, jak... Za łatwo, no czemu ta obrona nic nie zrobiła? No i przegrywamy 1-0, tak nie może być. No jesteśmy w finale, musimy to wygrać, no nie ma innej opcji. Bale, musisz z lewej, jest! Ale szybko odpowiedź, Gareth Bale. Na 1-1, bardzo dobrze. Mam Bokores, czekam aż tam biegnie, może Bale, dobrze, Sokrates. Sokrates. Jest, Jezu, się bałem, naprawdę nie uderzyłem na zielono, to był strzał na zielono. Znaczy, chciałem na zielono, ale nie wyszło, ale jest bramka, 2-1, wygrywamy. O, nie. O, leć, leć! Ajaj, gdyby to wleciało. Dobra, wygrywamy do pierwszej połowy 2-1, no dosyć zakręcony jest ten mecz, ale ważne, że wygrywamy i teraz musimy go to utrzymać do drugiej połowy. Może teraz Chiellini, to jest ten schemat, który zawsze działa. 3-1, Giorgio Chiellini. Sokrates, trzeba będzie zaczekać tutaj na jakiś lepszych zawodników. Bernardo, 4. 4-1, 63 minuta. Nie chcę mówić, że to mamy, bo zwykle to się potem źle kończy, ale 3-bramkowa przewaga, myślę, że to jest chyba wystarczająco. Może być nawet więcej, bo na przyjmie się troszeczkę pogubił. Koniec, słuchajcie, koniec. Nasz ostatni draft kończy się wygraną. Wygraliśmy całego drafta, co naprawdę nie spodziewałem się, szczerze mówiąc, bo ostatnio bardzo słabo mi idzie FIFA. A tu proszę bardzo, draftik na spokojnie wygrany. Pewnie nagrody będą tragiczne, jak zwykle, ale to już by nie martwi. To jest koniec FIFA. Po prostu chciałem wygrać tego ostatniego drafta, bo bądźmy szczerzy, ostatni draft no, wypadałby jednak, żeby go wygrać. Może jej mnie zaskoczy, może jednak. Zobaczmy, jeszcze będę znowu paczkę z 25k. Nie, paczka z 25k jest 35, także no, mogło być gorzej, ale wiadomo, też rewelacji nie ma. Więc zobaczmy, może jeszcze jakiś walkout na samo zakończenie, byłoby spoko, ale też nie spodziewałem się niczego tak naprawdę. No i ostatnia paczka za tego drafta. Dziękuję bardzo za oglądanie tych wszystkich draftów, mam nadzieję, że wam się podobało. Że no wiadomo, bo nie było ich może sporo, ale no jednak drafty, no tak, tak, wiecie, niby okej, ale... Mamy też ekrany przy okazji, to będzie netto. Także no, mam nadzieję, że odcinki wam się podobały, jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę pod tym odcinkiem. Subskrybujcie mój kanał, bo już niedługo wbija FIFA 20 na kanał, także będzie ciekawie. Trzymajcie się, do usłyszenia. No i na razie. Zawsze celowałem wyżej, wszędzie chciałem ciebie widzieć. Nikt nie wierzył, że to wyjdzie, nikt nie wierzył w moją ksywę. Mam żal, 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 żal do tych ludzi. Mam żal, 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 żal do tych ludzi.